Cześć kochani, witam Was na moim vlogu w odcinku bardzo specjalnym, bo z moimi śmiesznymi wpadkami podczas vlogowania. Odcinek ten jest niespodzianką dla Was z okazji 2 lat istnienia mojego kanału na YouTube i 2000 subskrybentów na tym kanale. Od razu na wstępie, słuchajcie, chciałam Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że mnie oglądacie. Wszystkim widzom, subskrybentom, wszystkim tym, którzy są ze mną na YouTubie, Facebooku i Instagramie, bo to naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy i mnie oczywiście motywuje do tworzenia kolejnych filmików. Także dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do tego filmiku. Mam nadzieję, że się pośmiejecie razem ze mną. Tak, żeby po prostu każdy listek był równo tym pokryty. Często jest też tak, że kwota tygodniowego... Często jest też tak, że kwota... Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, kochani, witam Was na moim vlogu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam takie najciekawsze miejsca rekreacyjne w naszym mieście Makaj, które tak jak pewnie większość z Was już... Kolejne piękne, rekreacyjne miejsce to Dolphin Head Resort. Będzie się to trochę różniło... Będzie się to trochę różniło od tych innych vlogów... Cześć kochani, witam Was ponownie na... Chcę tutaj na początku podkreślić, że są to... Więc nie jest to opcja taka zbyt zdrowa. Poza tym te torebki nie są też zrobione podobno z takiego zdrowego materiału dla nas, tylko niezbyt zdrowego. Trochę głupio. Kasyno, sklepy, pole do minigolfa, no i też boisko do koszykówki. I tutaj na przykład też jest taka tablica, która podsumowuje, ile mężczyzn w wieku między 18 a 30 lat, czyli zdrowych w młodym wieku, umarło w danych latach poprzez właśnie to, że byli tutaj nieostrożni albo skakali. A oprócz tego bardzo dużo również miało jakiś ran, czy tam było poranieni ogólnie. Proszę lajkujcie ten... Jeżeli podobał Wam się filmik, jeżeli po... Jeżeli podobał Wam się... Jeżeli... Co chcesz powiedzieć? Najpierw powiedz, co chcesz powiedzieć. No, że mają polubować mój film. Polubujcie. Lajkujcie. Lubcie moje filmy. Jeśli podobał Wam się... No, co mam zrobić teraz? Zrobić pajaca. No. Jeśli podobał Wam się mój filmik... I tutaj ta okolica, to miejsce znane jest z tego, że jest tutaj taki ala park mały dla ludzi, którzy chcą sobie popiknikować, pogrillować, pobawić się w różne rzeczy, no. Dobra, my już idziemy dalej, już Was nie zanudzam. Przyjemnego oglądania!
plaża jest jedną z takich najdłuższych, największych, najszerszych. Są tu bardzo duże przypływy i odpływy, czyli linia brzegowa się często zmienia. Są tu duże odpływy i przypływy, dlatego linia biegowa... Są tu duże przypływy i odpływy. Narodowe, tradycyjne tańce w takich bardziej skąpych, ale też tradycyjnych narodowych... co? Narodowych strojach. Kolorowe, narodowe, tradycyjne stroje śpiewających i grających tą swoją naturę. Przebranych w te swoje takie piękne, naturalne, nie naturalne, tylko narodowe. Dla zwierząt jest to taki okres, że rzeczywiście trzeba je wziąć do domu też i zająć się nimi, bo zwierzęta się boją tego dachu, tego wiatru. Dlatego stąd się bierze to, że plaże nie są aż tak zaludnione, zatłoczone. Są też, słuchajcie, idealną przekąską dla dzieciaków, dlatego że są naprawdę bardzo dobre i... Tam w oddali, nie wiem czy widzicie, ale tam jest bardzo dużo takich malutkich wysp, na które ludzie sobie po prostu jeżdżą na kemping albo... Jeżeli chodzi o południową Australię, czyli bardziej tam okolice Sydney albo Melbourne, to tam tyle palm nie znajdziecie. Jednak w... Ja nie wiem. To beznadziejnie. Kolejnym plusem, słuchajcie, są oczywiście... I teraz taki minus, który mnie serdecznie denerwuje. Czyli na długie trasy jeździ jeden. Kolejny minus. Jeżeli się wam się... Nie mogę. I to już by było, słuchajcie, na tyle tych wpadek. Oczywiście będzie ich więcej z każdym filmikiem, bo zawsze, zawsze się coś śmiesznego wydarzy, gdzie się tam przejęzyczę i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno powstanie jeszcze taki odcinek, albo zacznę na końcu takie śmieszne, różne wpadki z danego odcinka. Zobaczę jeszcze. Zapraszam Was, słuchajcie, do angielskiej wersji tego filmiku, bo tam będą inne wpadki. Wpadki z filmików, które tworzyłam po angielsku, także więcej możliwości pośmiania się ze mnie. No a my oczywiście widzimy się w kolejnym moim filmiku. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa! Jeżeli Wam się, kochani, filmik podobał, to proszę Was o lajkowanie go i zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie dostawać na bieżąco powiadomienia o nowych filmikach. Zapraszam Was też serdecznie do obserwowania mnie na Facebooku i Instagramie.